Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 11 dzień stycznia 2021 roku. No, trzeba się w końcu przyzwyczaić do zmiany nazwy, zmiany roku i mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko będę w stanie się z tym uporać i nie mówić wam, że to 2020 rok. Nie, proszę państwa, to nowy 2021 rok, nowe audycje na antenie Tyfloradia i pierwsze nasze tegoroczne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie, jak to już się stało taką świecką naszą tradycją od pewnego czasu, w poniedziałki Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, witam wszystkich w nowym roku, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, to jak tam po chińsku będzie? Wszystkiego dobrego w nowym roku? Ma si fu xiang he. Nie powtórzę. Ma si fu xiang he, w sensie, no aha. Tak, ma si fu jakby wszystkiego dobrego i xiang he to rok kalendarzowy. Ale Chińczycy to jakoś tak dopiero później zaczynają, nie? Tak, 12 lutego w tym roku. A, no to tam dopiero będzie świętowanie. I miejmy nadzieję, że już rzeczywiście oni będą mogli świętować, bo tam jak sobie oglądałem jakieś kanały na YouTubie dotyczące życia w Chinach, to tam się intensywnie szczepią, albo dopiero będą mieli zamiar, ale jak oni się już za to wezmą, to bardzo intensywnie się będą szczepić przeciw COVID-owi, więc może już będzie okazja, żeby świętować. No, u nich to może się wyrobią. Tak jest. Ale dziś nie o Chinach, tylko o programach do kopii zapasowych, konkretnie o programie Kasper, który dziś będziesz prezentował. To jest kolejne narzędzie, dzięki któremu będziemy sobie w stanie zapewnić spokój i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dane naszego komputera, no bo przypomnijmy, jak to kiedyś się mówiło, że ludzi dzielimy na dwie kategorie, na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy dopiero będą je robić, jak pierwszy raz im się coś naprawdę poważnego stanie z istotnymi dla nich danymi. Ten program to program Kasper, o którym już za chwilę będziesz opowiadał. Ja tylko dodam jeszcze, że nasza audycja to program interaktywny. Możecie do nas dzwonić, na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Zapraszam bardzo serdecznie. Tam jest kilka opcji do wyboru. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, komputerowa, jest także przeglądarka. A jeżeli wolicie do nas pisać, no to też można kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku, bo na fejsie też jesteśmy, jest transmisja. Możecie tam w komentarzach pod transmisją do nas pisać, do czego bardzo serdecznie namawiamy, żebyście zadawali pytania. No i Arek będzie na te pytania w dzisiejszym programie odpowiadał. Tyle wstępu, a teraz już wstęp właściwy, czyli właściwie po co nam kolejne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Co Kasper ma takiego, czego nie mają inne tego typu aplikacje? No, Kasper ma jedną zasadniczą, ciekawą rzecz, czyli Kasper jest w stanie stworzyć nam obraz kopii zapasowej, z którego bezpośrednio będziemy mogli załadować nasz komputer, bez żadnych dysków rozruchowych i tak dalej. Bierzemy po prostu, wczytujemy obraz i mamy nasz system, którego możemy od razu już używać, tak? Kasper ma też bardzo zaawansowane funkcje planowania kopii, ma automatyczne rotowanie kopii, czyli na przykład jeżeli mamy 4 na stałe podłączone dyski, to program jest w stanie rotować między nimi. No i jest tego trochę, ale najważniejszą dla mnie funkcją Kaspera jest właśnie ten taki instant image, czyli obraz, który służy nam po prostu do tego, że automatycznie, natychmiast możemy z niego przywrócić kopię. To znaczy, ale w jaki sposób, że możemy natychmiast z niego przywrócić kopię? Znaczy przywrócić, załadować system z kopii, czyli wydzielamy sobie partycję na dysku. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że musi mieć albo całkowicie wydzielony dysk, albo wydzieloną partycję na dysku. Aha. I po prostu jak ja utworzę sobie taką kopię, to będę mógł normalnie wczytać z niej system bezpośrednio. Będę rozumiem. Mógł po prostu wejść sobie w bootmenu i z tego bootmenu wczytać od razu system. Czyli to będzie taki jakby obraz dysku, z którego automatycznie od razu będziemy mogli uruchomić nasz system operacyjny. Tak, to jest dosłownie obraz dysku. Mm-hmm. No to rzeczywiście dosyć interesująco to brzmi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. A właśnie a propos praktyki, będzie jakaś dziś demonstracja praktyczna tego stanu rzeczy? Nie wiem, czy jeżeli dam radę przynieść tu drugi komputer i zrobić tak, żeby wszyscy wszystko dobrze słyszeli, to tak. Okej, okay. W każdym razie program jest aplikacją płatną i to już trzeba mieć na uwadze.
Tak, polecam kupować ją z polskiego sklepu z oprogramowaniem webo.pl, vebo.pl, gdyż tam program kosztuje złotych 211, u producenta to jest jakieś na nasze jakieś 270. Firma, która ten program produkuje, to Future System Solutions. I strona, z której możemy pobrać ten program, to fssdev.com. Kasper jest ich jedynym produktem, więc nie będziecie mieli zbyt dużego problemu ze znalezieniem linku. No to też może nawet i dobrze o nich świadczy, że skupiają się tylko na jednej konkretnej aplikacji i ją rozwijają. Czy tak jest w praktyce? No to podejrzewam, że okaże się, jakbyśmy używali tej aplikacji dłużej, no i mieli okazję tak w praktyce przetestować działanie tych kopii zapasowych. A jak z dostępnością? Z dostępnością dobrze. Program jest dobrze dostępny. Najlepiej z JOS-em. Do ZDSR-a musiałem ZDSR-owi troszkę pomóc, a z NVDA nie sprawdzałem. Rozumiem. No to dobrze. To nie pozostaje nam chyba nic innego, jak przejść do tej części praktycznej, czyli po prostu zająć się Kasperem. No więc odpalamy sobie program. No ja nie kupiłem programu. Mam informację o trialu. Klikam po prostu w link Continue Trial. Ja sobie do bezpieczeństwa. I właśnie tutaj program dzieli się na dwa tryby. Jak pamiętacie program Image for Windows, o którym opowiadałem, to tam też było tak, że był tryb prosty i tryb zaawansowany. Tutaj mamy dokładnie taką samą sprawę. By default jesteśmy w trybie prostym, czyli mamy po prostu sobie do wyboru takie opcje. Create a bootable backup, czyli to jest ta kopia zapasowa, o której opowiadałem, czyli tworzymy obraz dysku jakby, z którego możemy bezpośrednio załadować się. Create a restore point backup. Możemy utworzyć sobie swego rodzaju oś czasu kopii zapasowych, czyli tworzymy sobie kopie zapasowe na przykład dziś, jutro, pojutrze i potem możemy sobie przywrócić z danej daty kopię. Upgrade or replace system drive. Wybierając tą opcję możemy sklonować nasz system bezpośrednio z dysku A na dysk B. I program zadba o to, żeby wszystko zostało przeniesione i żeby nasz dysk został zupgrade'owany bez problemu. Learn more, no to pomoc. Możemy sobie nawet wejść. Jak widać, otwiera się nam pomoc. Tak po prostu jako strona internetowa, tak? Tak. Add drive, możemy sobie tutaj dodać dysk do takiej funkcji Smart Sense, o której opowiem zaraz, więc na razie tę opcję po prostu pominę. Smart Start Wizard, no to jeżeli jesteśmy użytkownikami całkowicie początkującymi, to jest jeszcze prostszy tryb, w którym wybieramy cel i źródło i cel i program robi to, co dla nas najlepsze według niego. Nie lubię takich narzędzi. Tools, czyli menu narzędzia, które sobie rozwiniemy. Create startup disk. Możemy sobie utworzyć dysk rozruchowy Kaspera, jakbyśmy potrzebowali. Configuration report. Program generuje nam raport wszystkich ustawień albo w CSV, albo w TXT. Options. Ustawienia programu. No i tyle jest w tym menu tools. Help to jeszcze jedna pomoc, tylko to jest taka główna strona pomocy, taki knowledge base bardziej. I tutaj mamy Smart Start Selected, czyli mamy wybrany ten Smart Start, czyli ten, ja to nazywam tryb prosty, bo niestety, nadal jako głównego programu do kopii zapasowych używam IFW i mi nazewnictwo zostało. Czyli to jest taki tryb inteligentny, można by powiedzieć, ale w tym przypadku inteligentnym jest bardziej program niż użytkownik. Tak. Advanced, no czyli ten tryb, którym się będziemy notowane gdzieś zajmować. No i tyle. I lądujemy już na początku okna. Ja sobie kliknę w ten Advanced. O, jak widzicie, całe główne okno nam się zmieniło. Mamy teraz opcje takie jak Create Image,
Czyli możemy utworzyć obraz całego dysku, partycji lub woluminu logicznego. Mamy tutaj po prostu więcej możliwości. Będziemy mogli, mielibyśmy więcej możliwości. Jak widzicie, w trybie prostym nie ma możliwości przywrócenia kopii zapasowej. Odważna decyzja designerska, bym powiedział, ale też ciekawa rzecz. Tu możemy sobie wybrać obraz, który chcemy przywrócić, z tym, że jeżeli to jest dysk systemowy, to program nie pozwoli. Create Drive, to możemy przygotować nowy dysk do użycia. Remove Drive, możemy usunąć partycję przy pomocy Kaspera. Explore disks, możemy eksplorować dyski i wykonywać na nich bardziej zaawansowane operacje typu tworzenie, przesuwanie partycji, ten partition alignment taki. A czy z twoich doświadczeń, Arku, to opłaca się wykorzystywać Kaspera właśnie jako takie rozszerzone narzędzie dyskowe, czy lepiej korzystać z innych aplikacji, które sobie z tym radzą na przykład lepiej? Ja jestem przyzwyczajony do Paragon Advanced Disk Manager i... No to jest jednak narzędzie do tego dedykowane, a ja wolę mieć 100 programów i każdy wyspecjalizowany niż jeden duży, więc nie wiem, no nie mówię, że te narzędzia dyskowe są złe, ja natomiast mam osobny program do tego. Rozumiem. Smart Start Wizard, Smart Start Wizard, no to już mieliśmy. Tools, swoją drogą zobaczę. To jest jeszcze copy opcja, pod spodem się schowała opcja copy, możemy skopiować sobie dysk. No i to by było na tyle. Teraz pokażę wam menu pod altem. Dziś tak troszkę odbiegamy od mojej konwencji pokazywania programów, ale to dlatego, że to jest jeden z niewielu programów, który ma coś faktycznie w oknie głównym. Mamy menu console, w którym na razie nic nie mamy. Później się tu pokażą pewne rzeczy. I exit. To są dwie opcje, które mamy w menu pierwszym. Później mamy menu view. Mamy menu bar, czyli możemy sobie ukryć ten pasek, po którym teraz chodzimy. Co jest troszkę bez sensu, nie ma sensu tego robić. Advanced. Możemy sobie w to kliknąć, wtedy nam się pokażą jeszcze, rozwiną jeszcze jakieś bardziej zaawansowane opcje. Za moment o tym opowiem. Smart Start, no to ten tryb prosty. Kasper Explorer, to eksplorator kopii zapasowych. Refresh, to zwykłe, standardowe, systemowe odświeżenie. I to na tyle. I tutaj mamy jeszcze jedno menu, z którego też możemy, jak nie chcemy wybrać z ekranu głównego, to możemy sobie z menu wybrać. Jak widzicie, mamy tutaj Copy Drive, czyli kopiuj dysk. Create Drive, utwórz dysk. Remove Drive. Schedule Copy, czyli zaplanuj kopię zapasową, też o tym opowiem. Create Image. Restore Image, czyli utwórz, przywróć obraz. Schedule Image, czyli zaplanuj wykonanie obrazu. Create Startup Disk, no to utwórz dysk startowy. Configuration Report, czyli ten raport konfiguracji, który możemy sobie wygenerować. Options, czyli ustawienia, o których za chwilę będę opowiadał. I to by było na tyle. A czy ten dysk startowy, Arku, jest dla nas jakkolwiek dostępny, czy niestety nie? To dysk startowy Kaspera jest bardzo ciekawy, bo możemy dodawać do niego własne rzeczy, czyli może być dostępny, ale on jest dostępny z pudełka, bo to jest WinPF w wersji 10, czyli to jest po prostu 10. Aha, no to rzeczywiście. Już, to jest już kolejna aplikacja, która tak naprawdę ma dostępny dysk startowy. Bo jedna z tych wcześniejszych, które pokazywałeś, też miała właśnie w ten sposób. Tak, mój ukochany Image for Windows. Tak, Image for Windows, dokładnie. Więc jak sami widzicie, to już nie jest tak, i ja się z tego bardzo cieszę, że to już nie jest tak, że jak nam komputer po prostu, kolokwialnie mówiąc, siądzie, to musi
musimy prosić się kogoś, żeby nam na pewno tu pomógł, żeby zajrzał, co tam się dzieje, że jeżeli no, mamy przygotowany jakiś taki zestaw narzędzi, to jesteśmy tak naprawdę w stanie sobie sami w części przypadków pomóc i poradzić. No oczywiście wiadomo, no, konieczna jest jakaś tam wiedza taka informatyczna, ale to już jest coraz bardziej dla nas dostępne. Do tego stopnia to też od razu powiem, że istnieje sposób, że możemy, jak na przykład nie znamy boot menu naszego komputera, to możemy sami z poziomu Windowsa sobie załadować taki dysk startowy. O czym też by kiedyś warto było wspomnieć. No to tym lepiej, rzeczywiście. Co w sumie, jak mi się uda drugi komputer przynieść, to nawet pokażę, jak to zrobić. No ale okay. Przejdźmy sobie do ustawień. Mamy tutaj listę z zakładkami. General to pierwsza zakładka, na której lądujemy. I opcje tu są takie. Ignore shutdown setting when user activity detected. Możemy ustawić, żeby program wyłączał nam komputer po zakończeniu kopii zapasowej, ale jeżeli program wykryje jakąś naszą aktywność, czy to wciśnięcie skrótu klawiszowego, czy to przesunięcie myszą, to program porzuci wtedy ten zamiar i nie wyłączy komputera. Use friendly names to identify source and target. Czyli używaj przyjaznych nazw do identyfikacji źródła i celu. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona i dlatego nie będziemy mieli dysk C, dysk D, tylko będziemy mieli dysk 0, partycja 1, dysk 0, partycja 2. To jest dlatego, że środowiska startowe lubią czasami sobie przemontować litery dysków, czyli że na przykład dysk D stanie się dyskiem C, a dysk C dyskiem D. I żeby nas nie zmieszać w takich sytuacjach, to program by default ma to wyłączone. Możemy sobie to zaznaczyć, możemy tego nie zaznaczać. No tak, bo czasem po prostu jest tak, że na dysku C, który nam się pojawia na przykład w jakimś takim środowisku rozruchowym, to pojawia się taki zupełnie nie wiadomo jaki dysk, na którym mamy niewiele miejsca, do którego za bardzo nie możemy nic zapisać, bo tam są jakieś takie pliki rozruchowe tego systemu. A to przeważnie to powinien być dysk X, ale czasami się to psuje. A to się zgadza, a czasem jest jeszcze, czasem potrafi być nawet też dodatkowo dysk X, jeszcze z jakimiś innymi danymi, tak zauważyłem, więc to na to warto zwracać uwagę. To warto zostawić tak, jak twórcy zalecają. Verify source and target identities, czyli program wrzucić tego taki swego rodzaju bezpiecznik na kopię zapasową. I program będzie nas ostrzegał, jeżeli na przykład skopiujemy jeden dysk i będziemy próbowali przywrócić to na zupełnie inne urządzenie, to program będzie starał się nas chronić przed tym. Show backups for other computers. Jak jesteśmy połączeni do sieci, to wtedy będziemy widzieli też kopie zapasowe innych komputerów po sieci lokalnej. Program nie ma możliwości robienia kopii w chmurze. Show folder in desktop and in Windows File Explorer. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będziemy mieli dostęp do kopii zapasowych Kaspera z poziomu naszego pulpitu. Będzie taki eksplorator kopii. Może w sumie to zaznaczę, żeby wam pokazać, jak to działa. No to jest drugie pole radiowe, które to odznacza. Hide console bar while not in use. Czyli jeżeli to menu konsola, o którym mówiłem, które faktycznie było puste, jeżeli to menu jest puste, to po prostu nie będziemy go w ogóle widzieć. Never show console menu bar, czyli nigdy to menu nie będzie pokazywane. I always show console bar, menu zawsze będzie pokazywane, nawet jeżeli ma być puste. Configure destination to enable USB booting, czyli jeżeli utworzymy sobie to na obraz dysku 1:1, ten klon dysku, to wtedy ta opcja nic nie robi. Ale jeżeli tworzymy sobie te kopie osi czasu, to wtedy program zaszyje w takiej kopii swoje środowisko uruchomieniowe, żebyśmy mogli taką kopię przewrócić. Copy volume serial number, czyli program będzie zagnieżdżał numer seryjny dysku w kopii zapasowej. To się przydaje, jak niektóre programy mają autoryzację na dysk, na numer seryjny dysku twardego. Jest taki program do
automatyzacji radiowej PropFlex On Air i on korzysta z takiego systemu na przykład. Disable Windows System Restore Monitoring on Destination Driver Button. Disable Windows System Restore, no bardzo długa opcja. Chodzi w gruncie rzeczy o to, że program wymusza na systemie operacyjnym wyłączenie możliwości zapisania punktów przywracania systemu na takim woluminie. Preserve target volume name when possible, czyli program będzie próbował zachować nazwę dysku, który przywracamy. Always copy Windows search data, czyli jeżeli wykonujemy obraz dysku systemowego, to czy mamy kopiować indeksy wyszukiwania. Never copy Windows Search Data. Ja akurat korzystam z programu Everything, więc sobie to zaznaczę. I copy Windows Search Data only when upgrading disk or creating an image. Czyli tylko w momencie, kiedy ręcznie sami tworzymy obraz, to tylko wtedy te dane wyszukiwania będą zachowane. Perform pre-image data verification. Czyli program będzie przed wykonaniem kopii zapasowych sprawdzał integralność samego urządzenia. Verify memory integrity, czyli weryfikuj integralność pamięci, to już na poziomie fizycznym program będzie sprawdzał. I verify data written, czyli program jeszcze dodatkowo będzie sprawdzał kopię po zapisaniu, czy jest na pewno wszystko w porządku. A propos tej memory integrity, to zapytam od razu, Arku, to chodzi o taki swego rodzaju memtest, bo to chodzi o pamięć operacyjną. No, czy o coś innego jeszcze chodzi? To chodzi o cache, to chodzi o jakby samo urządzenie. Także to tak jest memtest i w drugiej fazie tego rozumiem testu program jeszcze sprawdza urządzenie docelowe. Assume fixed media if unknown, czyli jeżeli program nie jest w stanie wykryć typu dysku, to będzie uważał go za po prostu zwykły pusty dysk. Ignore hidden partitions. Jeżeli korzystamy z trybu prostego, to no, zostawcie tą opcję jak jest, ale jeżeli tworzycie sami obrazy, to polecam tą opcję odznaczyć, dlatego że partycja EFI chociażby jest ukryta i dlatego jeżeli będziemy tworzyli obrazy systemu operacyjnego, to z tą opcją zaznaczoną każdy taki obraz będzie uszkodzony. Także polecam tą opcję odznaczyć. Ignore mapped network drives, czyli program nie będzie pokazywał dysków sieciowych. Abort immediately if volume snapshot fails. No i tutaj znowu wracamy do legendarnego VSS, czyli Volume Shadow Service. To jest taka funkcja systemu operacyjnego Microsoft Windows, która pozwala zamrozić dysk w czasie swego rodzaju, czyli że program do kopii zapasowej ma obraz taki wstępny dysku i na tej podstawie jest w stanie kopiować dane i program Casper może automatycznie porzucić kopię zapasową, porzucić proces tworzenia kopii zapasowej, jeżeli utworzenie takiego obrazu się nie powiedzie z jakiejś przyczyny. No tak, bo często może być tak, że na przykład jakieś pliki w systemie operacyjnym są używane cały czas się zmieniają i dzięki tej usłudze, o której wspomniałeś, dzięki usłudze VSS, możemy po prostu zapisać te pliki w pewnym stanie. No trudno, może nie będzie to stan najbardziej aktualny z możliwych chwili robienia kopii, ale będzie to jakiś stan i po prostu dzięki temu kopia nam się w żaden sposób nie uszkodzi, pliki nie będą uszkodzone. Bo przed Windowsem XP to jakoś było tak, że kopie się robiło z takiego środowiska uruchomionego. No tak, to się robiło, na przykład mogłeś sobie robić takie kopie pod DOS-em. Odpalało się z jakiejś dyskietki startowej. Ja pamiętam, jak się robiło Norton Ghosta, to trzeba było odpalić komputer właśnie z dyskietki startowej, mieć tam odpowiednie pliki BAT i w ten sposób robiło się kopię zapasową systemu w postaci obrazu. Ale system nie mógł być wtedy aktywny. No nie, bo nie było właśnie VSS-a. Dokładnie. Abort if excessive numbers of errors reported. Niestety szkoda, że nie możemy sobie ustawić, ile to jest excessive dla programu. Ale jeżeli w kopii zapasowej jest bardzo dużo błędów, to program po prostu ją porzuci. Abort immediately if any error reported, czyli przy pierwszym napotkanym błędzie kopia zapasowa wylatuje. Abort only if process cannot continue, czyli tylko w momencie wystąpienia błędu krytycznego program zarzuci tworzenie kopii zapasowej.
Mount Images as Read Only, czyli program, jeżeli zamontujemy sobie obraz dysku, to program zamontuje taką kopię zapasową jako dysk tylko do odczytu. Mount Images with Writable Overlay, czyli będziemy mogli pod pewnymi warunkami zapisywać pliki na takim dysku, a te pewne warunki nazywają się korzystanie z Casper Explorera. Mount the drives with writable overlay only when necessary, czyli tylko jeżeli jakiś proces potrzebuje coś zapisać na tym dysku, to wtedy można podmontować go jako dysk zapisywalny. Notify when minimizing to taskbar or notification area, czyli program będzie informował nas powiadomieniem o tym, jeżeli zostanie zminimalizowany. Always notify when backup completed, czyli zawsze powiadomiej o tym, że kopia zapasowa została zakończona. Never notify when backup completed, czyli nigdy nie powiadamiaj o zakończeniu kopii zapasowej. Notify when backup is completed unless another backup is pending, czyli powiadamiaj o zakończeniu kopii zapasowej, chyba że inna kopia zapasowa czeka w kolejce. Stworzenie innej kopii zapasowej czeka w kolejce. I tu muszę sobie pomóc myszką, bo nie ma odczytywanej To jak program ma korzystać z cylindrów dyskowych. Jest opcja automatic, czyli program na podstawie urządzenia sobie wykrywa, jaki sposób kopiowania jest najlepszy. Operating system dependent, czyli na podstawie tego, jak skonfigurowane są nasze ustawienia dysków w systemie operacyjnym, tak program będzie je kopiował. Traditional track cylinder alignment, czyli najbardziej tradycyjny system partycjonowania. Program będzie sprawdzał odstępy w cylindrach. Dotyczy dysków przede wszystkim talerzowych, nie tak. SSD. No nie SSD. Optimized MB alignment, no to tu jeszcze opcja tego dostosowania, nie wiem jak po polsku się nazywa, tych odstępów jakby pomiędzy partycjami, ale tego lepiej nie ruszać. Automatically throttle performance, czyli program automatycznie będzie zabierał tyle procesora, ile mu potrzeba. Never throttle performance, czyli program nigdy nie będzie innym procesom zabierał procesora w celu działania. Always throttle performance, czyli program zawsze będzie dokonywał z poboru większej ilości procesora. Warn when device becomes unresponsive, czyli jeżeli dysk docelowy przestaje odpowiadać, to program będzie nas o tym będzie nas ostrzegał. Warn when performance appears degraded, no to ta opcja tyczy się dysków SSD. Jeżeli program będzie widział, że dysk już zbliża się do końca swojego życia, to będzie nas informował o tym. Show copy drive wizard welcome, czyli czy program, jeżeli kopiujemy dysk, ma pokazywać taką plakietkę informacyjną. Nie wiem, co na niej jest, bo ta opcja jest domyślnie wyłączona. Show create... Nie, sobie pozaznaczam w sumie te plakietki. To są jakby... Czy on ma pokazywać ekrany powitalne tych kreatorów na kopiowanie dysków, tworzenie obrazu, usuwanie dysku. Możemy sobie zaznaczać te plakietki, które program ma nam pokazywać. No i na końcu opcja Restore Defaults, czyli przywróć ustawienia domyślne. Nie chcemy. Tutaj mamy opcje zaawansowane. Metoda kopiowania. Domyśla. AcuClone, czyli taka technologia synchronizacji swego rodzaju plików. I standard, czyli normalne kopiowanie przez Win32. Ja sobie zostawiam automatyczne. Disable volume snapshot. No, zaznaczenie tej opcji jest cokolwiek odważne. Jak ktoś zaznaczy tę opcję, to bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego to zrobił.
opcja pomija po prostu korzystanie z VSS. Disable pre-image analysis, czyli program nie będzie analizował dysku przed wykonaniem obrazu. Disable write optimization, czyli program nie będzie próbował optymalizować szybkości zapisu kopii zapasowej. Wyjątki, czyli możemy sobie ustawić swego rodzaju. Jak widzimy, możemy sobie ustawić wyjątki i program będzie takie pliki pomijał przy tworzeniu kopii zapasowych. Mamy jakieś wyjątki związane z Norton Ghostem, tak. Ciekawe. No ale możemy też dodawać nasze wyjątki. Pokażę, jak wygląda. Typ pliku dodać do wyjątków. Czyli możemy sobie dodać pliki z jakimś standardowym rozszerzeniem lub z jakąś nazwą pliku. Co ciekawe, wspierane są wyrażenia regularne. I na tyle. No na przykład ja nie chcę, żeby kopiowały się nam pliki, nie wiem, ppt. Gwiazdka.ppt. I możemy sobie podać opis takiego, o takiej maski. No ja nie chcę. Możemy sobie zaznaczyć, że do konkretnego folderu to się będzie tyczyło. To all folders, no to do wszystkich folderów, jakie kopiujemy. No to sobie zaznaczymy. Widzimy, pliki ppt są na tej liście się pojawiły. Tutaj mamy add, czyli dodaj wyjątek, change, czyli możemy modyfikować wyjątek, remove, możemy usunąć taki wyjątek i restore defaults, możemy przewrócić ustawienia domyślne, jak coś namieszamy. Enable diagnostics logging, czyli na przykład jeżeli coś w programie nam nie działa, to pomoc techniczna może nas prosić o włączenie tej opcji. Enable VSS tracing, czyli program będzie logował, przechwytywał logi usługi VSS. Running safe mode, możemy uruchomić Kaspera w trybie bezpiecznym, tylko że wtedy on jest niedostępny kompletnie. Dlatego nie ma potrzeby tego robić, chyba że coś nie działa. Running safe mode with networking. Czyli program uruchamia się w trybie bezpiecznym z siecią. Bo to jest tak, że wtedy program ładuje się z takiego swojego mini systemu operacyjnego, ale to nie jest takie samo środowisko, jak my sobie tworzymy na dysku USB. I ono jest niedostępne z tego, co ja testowałem, chyba że ja o czymś nie wiem. Bo to nie jest tak, że nam się uruchamia Kasper w trybie awaryjnym po prostu w Windowsie. Nie, on restartuje nam system. Rozumiem. History, zakładka służy do kontrolowania historii naszych kopii zapasowych. Tylko zresztą days to keep reports in history, czyli przez 3 miesiące program będzie nam trzymał raporty, czyli wszelkiego rodzaju logi, dzienniki kopii zapasowych i powiadomienia. Tutaj jest ścieżka, gdzie są te raporty trzymane. Możemy ją zmienić. Clear history, możemy wyczyścić tą historię. Edytuj. No i tutaj mamy ustawienia, które sobie zapisaliśmy przy tworzeniu obrazów dysku. Możemy sobie zarządzać tymi ustawieniami, eksportować je w formie pliku BAT i tak dalej, ale ja jeszcze nie mam żadnych, bo przed audycją reinstalowałem program, żeby wam wszystko na czyściutko pokazać. To są ustawienia związane z obrazami dysków. I to jest na tyle. Smart Alerts, czyli inteligentne powiadomienia. Możemy ustawić, żeby program wysyłał nam powiadomienia przez e-mail. Jak pamiętacie, w opisie
Image for Windows też opowiadałem, że jest taka opcja, ale nie mogłem jej znaleźć. Tutaj jest bardziej na wierzchu. I możemy sobie kazać programowi wysyłać przez taki serwer SMTP. No ja teraz nie mam chyba jak na szybko tego skonfigurować, musiałbym jakoś się w Gmaila bawić, a nie chcę tego robić teraz. Smart Sense, czyli też bardzo ciekawa opcja. Opcja ta służy, zresztą zobaczycie za chwilkę do czego. Uruchamia Kaspera automatycznie, jeżeli program wykryje podłączenie nowego dysku lub nową kopię zapasową. Ignoruj nowe dyski mniejsze niż. Czyli na przykład możemy pendrive'y wykluczyć. Tak, opcja Smart Sense służy do tego, że jeżeli na przykład podepniemy jakiś dysk, to program będzie robił coś, czyli na przykład będzie kopiował nam, tworzył nam obraz dysku na każdym nowym dysku, który podepniemy do komputera. To jak pamiętacie, opisywałem też taki program Always Sync, to tam też była bardzo podobna opcja. Możemy wyłączyć programem automatyczne odtwarzanie, chyba to się w Windowsie nazywa. Nie zgadza pamiętam, się, autoodtwarzanie. Nie używam Windowsa po polsku od lat. Możemy wyłączyć, że jeżeli dyski zawierają kopie zapasowe Kaspera, to Windows nie będzie miał autoodtwarzania. Partitions only, czyli tylko partycji jakby konkretnych z kopiami zapasowymi. Wszystkich przenośnych dysków możemy wyłączyć autoodtwarzanie. Detect all disks as new again. Czyli możemy wymusić na programie, żeby zapomniał wszystkie dyski, czyli wszystkie dyski, jakie mam w komputerze, program wykryje jako nowe. To jest bardzo przydatna opcja, brakuje mi jej w moim ukochanym IFW. Updates, aktualizacje programu. Program sprawdza co tydzień aktualizację, weekly, mamy zaznaczoną opcję. Check now, możemy sprawdzić aktualizację, pokażę wam jak to wygląda. Program informuje nas, że mamy najlepszą wersję. There are no updates currently available. I to jest na tyle. Opcji nie ma może jakoś mega dużo, ale jest ich wystarczająco. Ja tu w międzyczasie jeszcze zajrzałem na nasze media społecznościowe i czy coś napisaliście, czy nie. Pytań na razie nie ma, chociaż mam taką jedną żartobliwą wypowiedź od naszego słuchacza Mojsiora, który napisał, że ma nadzieję, że nie będzie straszyć, bo nie chodzi o duszka Kaspera. No tak, ci wszyscy, którzy pamiętają tę bajkę, to na pewno wiedzą, o co chodzi. Wszyscy się Kaspera bali, a on po prostu chciał się z ludźmi tylko zaprzyjaźnić. No, to takie nawiązanie. Ciekawe swoją drogą, czy Kasper ma coś wspólnego, nazwa tej aplikacji właśnie z tym przyjaznym duszkiem. Nie mam pojęcia. Pokażę, jak stworzyć dysk startowy. Nie, chyba mi się nie uda go stworzyć do końca, chociaż nie obiecuję. Nie mówię, że nie. A w sumie mam tu pendrive'a pod ręką akurat. No to próbujemy tworzyć dysk startowy Kaspera, bo chcę Państwu pokazać pewną ciekawą rzecz, która jest w tym programie dostępna. Podłączam sobie zwykłego pendrive'a do portu USB. Już został wykryty. I wybierzemy sobie dysk. Ułac się pojawił. I mam create bootable USB flash drive. Możemy ustawić obraz ISO. I settings. No ja nie chcę używać ustawień zalecanych, bo nie byłoby w tym niczego interesującego. Odznaczymy sobie. USB flash drive. Możemy sobie wybrać wersję środowiska PE. To myślę jest 10. Mamy 5.0, czyli chyba XPEC. To jest
dobrze mówię? Windows 5 czy to jest Vista? Nie wiem, chyba XP. Piątka to był XP. Piątka to był XP. Tak, i 3.0, czyli 9.8. Takie mamy wersję P. Co ciekawe, nie ma siódemki. No nie wiem dlaczego. Ale wybieramy sobie dziesiątkę, bo mamy mowę. I architecture, wybieramy sobie bitowość, że tak powiem, naszego środowiska uruchomieniowego. Czyli czy 62 czy 64. To jest bardzo interesująca opcja. Additional custom drivers. Czyli jeżeli mamy niestandardową kartę dźwiękową, czy sieciową, czy syntezator sprzętowy, nie wiem czy wymaga sterowników, tak powiedziałem w sumie z głupia fraz trochę, to możemy sobie dodać tutaj sterowniki. Akceptuje infy, czyli jeżeli mamy jakiś sterownik, to możemy go tu dodać. Cały folder. Ale ja nie chcę żadnych sterowników, więc daję next. Network adapter, texture, network adapter. Możemy wybrać, który adapter sieciowy ma być używany. No, adapter 0, czyli Ethernet. IP address automatically, czyli program automatycznie wyciągnie adres IP. Jest IP address, czyli możemy sobie statyczny adres IP ustawić, ale ja zostawię to domyślnie. Server DNS możemy sobie ustawić serwer DNS, jakiego chcemy używać. Alternatywny DNS. A ja tu nie będę niczego zmieniał. Mapuj następujący dysk sieciowy na starcie, czyli możemy wybrać dyski sieciowe, jakie mają być dostępne w naszym PE. Mówi, że wyrzuci nam wszystkie dane z dysku. Ja nie wiem nawet co najmniej jest na tym pendrive. I słyszymy pasek postępu. Tak. Używać normalnie dalej programu, więc pozwolimy dyskowi się tworzyć. A ja. Nie, obrazu dysku nie utworzę w tym momencie, dlatego że chcę wam też pokazać, jak przygotować dysk zewnętrzny w taki sposób, bo generalnie twórcy mówią, że na dysku zewnętrznym może być tylko i wyłącznie kopia zapasowa Kaspera i nic więcej. Ale to jest nieprawda, z tego względu, że dyski zewnętrzne też możemy dzielić na partycje. Niestety ludzie, raczej użytkownicy tego nie wykorzystują, a przy pomocy właśnie czegoś takiego możemy mieć kopia Kaspera może współistnieć z innymi zapisami na dysku danymi. To pokażę oczywiście też. A ja w tym momencie pokażę wam, jak wygląda Smart Start Wizard, czyli ten najprostszy możliwy tryb. No i właśnie program tutaj mówi, że mogę użyć mojego drugiego dysku jako kopii na system. Mogę też przekopiować tutaj system. No i mogę wybrać też inne opcje tutaj. Wybierzemy sobie te opcje, bo te dwie opcje pierwsze po prostu sformatowałyby mi ten dysk z danymi i tyle by z tego było. Wybierzemy sobie opcję copy, znaczy nie copy, tylko choose other options, to lądujemy w oknie głównym. Czyli ma tam efekt taki jak kliknięcie przycisku cancel. Nie rozumiem trochę tego, ale tak to jest.
Teraz przejdę sobie do tego trybu prostszego, z tego względu, że z tego trybu nie mogę utworzyć tej kopii osi czasu, a chciałbym właśnie to pokazać, jak to wygląda. Creator Restore Point Backup. Czyli to coś takiego jak w systemie, jak w Windowsie mamy punkt przywracania, tak? To coś tego no, typu. Tak, tylko że Zaglądam w międzyczasie, czy do nas coś piszecie, ale nie ma żadnych wypowiedzi. Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę, no to można jak najbardziej, jest to wskazane nawet, żeby do nas pisać na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. No i jesteśmy też na Zoomie, jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, no to śmiało, tyflopodcast.net, / Zoom, piszemy ZOOMY, tam macie linki do aplikacji mobilnej, do telefonu, do strony webowej. Jak kto woli, jak wam wygodnie, z czego chcecie, to po prostu do nas dzwońcie i pytajcie o Kaspera, czyli o program do tworzenia kopii zapasowej, który to dziś Arkadiusz Świętnicki na antenie Tyfloradia prezentuje. Tu się nam cały czas tworzy kopia. Tak, kopia się tworzy. Niech się tworzy. 27%. 27%. Ja spróbuję. Może dam radę. Tutaj nam przeszkadza tam ta PE. Bo tutaj spod taba powinniśmy właśnie mieć przyciski Add Drive i tak dalej. Mamy tutaj listę pustą. Możemy kliknąć w ten Add Drive. I teraz pojawiły mi się nowe opcje. Casper Restore Point Backup, czyli to ta kopia osi czasu. No tutaj program mi informuje, że na tym dysku nie będę miał tego środowiska uruchomieniowego, dlatego że bym musiał ten dysk sformatować. I mam tutaj, żeby nigdy program nie przypominał, mam więcej opcji, czyli mogę na przykład sformatować ten dysk. Ale ja na tym dysku mam inne rzeczy ważne, więc no nie będę tego robił. I mam opcję Stop Using This Drive, czyli mogę przestać używać tego dysku do tworzenia kopii zapasowej, bo program działa na takiej zasadzie, że my do niego dodajemy dyski, które mają być używane do kopii zapasowych i możemy na przykład sobie teraz program jeszcze raz nas informuje o tym, że jest tylko demem. Za 21 sekund będziemy mogli przejść dalej. No już za 13. 9. 6. 4. 2. 1. Dalej to PE nam tutaj gruździ trochę. Strasznie to okno jest inwazyjne. Już się kończy, także już będziemy mieli chyba spokój za chwilkę. 0%. Jeszcze coś tu się robi. Kasper ma też bardzo ładną ikonkę w obszarze powiadomień. 5%.
Jak widać, program już robi tę kopię zapasową, którą mu kazałem robić. Wejdę, to nawet mu nie jest straszne to PE. Czyli to jest ta technologia opracowana przez firmę tworzącą Kaspera. Czyli chyba nie doczekamy, aż ta kopia się skończy na audycji. No, trochę to program długo kopiuje, długo robi te kopie. A to dlatego, że on bardzo dba o to, żeby one były faktycznie zdatne do użycia. Ale program też jest mało zasobożerny i działa sobie w tle, także my tej kopii sobie nie przerwiemy przypadkowo. Tak, bo teraz przeszedłem na drugie okno, to 20%. Bull progress pro building building media preparing 30% prepa faster 10 do 1 70 building preparing cell takie przygotowywanie 0% 80% bo tu idą dwa paski postępu, jest ten główny i jest 81% drugi, który 0% który nas informuje 2% tym postępie 7% 12 20 30 40 bull dom meeting 40 bull dom meeting 70 bull dom meeting i nawet statyk ekspresom 100%. A jak tam kopię zapasowa nasza? Przez pół trzeba podzielić to, bo na pewno 6 minut nie minęło od ostatniego razu, jak sprawdzałem. No tak, to też to wszystko zależy od tego, jakie pliki zapewne gdzieś tam transferuje i tak dalej, czy małe, czy duże. To wiadomo, że to różnie potem bywa. No nie, myślałem, że to szybciej się skończy. Ostatnio jak testowałem, to robiłem w sumie tylko jedną partycję dysk C i faktycznie to szybciej troszkę szło. No, może faktycznie się uda to PE pokazać. W programie niestety nie możemy przez GUI dostosować metody kompresji, filtrowania i tak dalej. Opcje istnieją, ale one wymagają korzystania z command line'owych parametrów. Jak rozumiem, są one wspierane. Tak. A to jest przez jakąś konsolę, czy po prostu musimy wywołać ten program z określonymi parametrami? Wywołać program z parametrami. Rozumiem. Chyba, że istnieje jakaś opcja, o której nie wiem. Ale na chwilę obecną, no tak jak mówisz, to po prostu trzeba uruchomić program już od razu tam w wierszu poleceń, kiedy będziemy wywoływać Kaspera, to wpisać mu konkretne parametry. W pomocy, jak rozumiem, tak? Znajdziemy te tak, parametry. Tak, w pomocy jest. Mhm. W pomocy jest bardzo fajna, przyjazna użytkownikowi. Dla nas też jest dostępna, jest w PDF-ie lub w HTML-u. Wpisywanie na dysku. Czyli on dopiero tworzył ten obraz wówczas, a teraz dopiero go zapisuje. Tak, że troszkę nam to zejdzie. Ale ja spróbuję dostać się do Kaspera. Możemy ukryć tą kopię. I spróbuję uruchomić drugą instancję, bo jeszcze chciałbym pokazać kilka rzeczy. Jest taki błąd w tym programie, że jeżeli próbujemy uruchomić dwie instancje, no to on mówi, że wygasł. Ale jak widać, ma się całkiem dobrze.
czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja tego teraz nie wykonam, bo nie chcę stracić danych na dysku, ale chcę pokazać, jak wygląda ten kreator. No tutaj właśnie jest ta plakietka informacyjna, program, tutaj możemy sobie kliknąć w ten link i otworzy się nam konkretny artykuł pomocy związany z tym konkretnym kreatorem. Takie pytanie, czy powinniśmy wyłączyć antywirus, i tutaj jest opisane, dlaczego nie powinniśmy wyłączać antywirusa podczas tworzenia kopii zapasowej. I mamy source selection. I tutaj, jeżeli mamy screenreadera innego niż JAWS, to musimy się wspomóc OCR-em, bo ta tabela nie jest czytana. Ja mogę uruchomić JAWS-a, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, jak to uważasz. Bo teraz mogę sobie chodzić strzałkami i niestety nic mi nie czyta. A z nawigacji jakiejś, nie wiem, obiektowej, myszki i tak dalej, też nic? Z myszki jest myszki, nie sprawdzamy. Next, to program nam przeczyta. On nam będzie czytał nazwę dysku, w tym name, bo name to nazwa domyślnie ustawia się na nazwę partycji. I tutaj możemy sobie wybrać, gdzie ma być ten obraz zapisany. Czyli utwórz używając ustawień kopii zapasowej. I to jest właśnie opcja, która pozwala mi utworzyć obraz dysku, ale nie niszcząc danych, które zawarte są na moim aktualnym dysku. Wybiorę to create a standard image file, żeby nie stracić danych na dysku. Nie ma takiego folderu jak dev.backup. Czy chcę go utworzyć? Tak, chcę. Bo ten obraz będzie się robił też dość długo. No, nie mamy w sumie na to czasu, ale tutaj mamy kilka ciekawych opcji. Program automatycznie tworzy obraz w tym konkretnym momencie. Or use as a routine backup. Czyli możemy ustawić sobie tak, żeby ten obraz był utworzony albo później, albo był utworzony jako rutyna. Pulpicie, żeby tą kopię wykonywać po prostu kliknięciem na taki skrót. Jako rutyna to w tym przypadku należy rozumieć jako taki okresowy, jako taka okresowa kopia. No tak. Ja pokażę, jak działa na tej kopii zapasowej, dam sobie to skrót. Jak często chcę, żeby ta kopia była tworzona? Codziennie? Raz? Kiedy komputer nieaktywny? Tygodniowo? Miesięcznie i to jest maksymalna opcja. Program korzysta z 20-godzinnego, z 12-godzinnego systemu. Informować o zakończeniu kopii zapasowej, czy też nie. Możemy wybrać, że tylko ma nas informować, jeżeli kopia się nie udała.
Następne powiadomienie, czyli możemy sobie to powiadomienie mailem wysłać. Wyłącz komputer, czyli po zakończonej kopii zapasowej okresowej komputer zostanie wyłączony. I tutaj mamy, co ma się z nim stać, czy ma iść do spania, czy ma iść do stan przemania, czyli chyba hibernacja. Nie, to jest jeszcze coś innego. Power off ma się całkowicie wyłączyć. Tutaj możemy nadpisać tą opcję, którą ustawiliśmy w ustawieniach, czyli turn off computer even if user activity detected, czyli że nawet jeżeli my robimy coś na komputerze, to on i tak go wyłączy. Możemy zdecydować, no to jest opis tych opcji. Możemy utworzyć sobie plan kopii zapasowej, ale ja nie chcę tego robić w tym momencie. Możemy sobie skopiować dysk. Ja w sumie mam tu taki stary dysk przenośny. I mógłbym pokazać, jak to wygląda. Jeżeli tylko mój komputer go wykryje, to postaram się pokazać, jak wygląda kopiowanie dysku przy pomocy Kaspera. Jest! Staram się nawet nie ruszać, żeby go nie odłączyć przypadkowo. No i klikamy sobie Copy Drive. To już widzieliśmy. Program skanuje dyski. I mamy wybór dysku. Wybierzemy sobie drugi dysk. Dwuterabajtowy, ale on nie jest całkowicie zapchany, czyli możemy go spokojnie wybrać. I wybieramy dysk docelowy. No, czyli ten. Czyli to jest ten. No tak, czyli generalnie ostrzeżenie. Całkowity Armagedon nastąpi, jeżeli klikniemy next. No ale ja wiem, co na tym dysku jest i mam te dane skopiowane, więc wybierzemy sobie nazwę. No i wpiszemy sobie Tyflo Podcast Test. Next until next. Partition disk 1, partition 1, Microsoft Reserve, partition, original ile 15,98 MB, ile osoby 15,98 MB, selected original ile, partition dane de, original ile 1,82 TB, ile osoby 931,50 TB, original ile 1. No właśnie, program nam kopiuje jakby całkowicie dysk, w tym sensie, że on jakby to rzec klonuje po prostu go, a jako, że ten dysk jest mniejszy od mojego dysku w komputerze, to przez pół utnie, ale on utnie tylko z wolnego miejsca, a ja wiem, że to jest mniej niż 1 terabajt danych, więc ta kopia uda się. I wykonaj kopię teraz. Przygotowanie kopii. Tam było jeszcze jakieś pytanie, to był UAC? UAC. UAC, okej. Okay. 11%. Znowu paski postępu lecą. To jakieś powiadomienie, nie wiem, czy ono jest związane z Kasperem. Sprawdzę. O, jak widzicie, dysk E zmienił nazwę z niego dysk na dane. Co oznacza, że tam, czyli tak jak mój dysk D, czyli co oznacza, że ta kopia się ładuje. I gdybyśmy kopiowali dysk systemowy w tym momencie, w taki, tym sposobem, który teraz pokazuję, to moglibyśmy z tego systemu zalogować się. 20%. Załadować z niego komputer. 31%, 62%, 100%. Cancel, complete, transfer, 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 transfer,
Tu widzę, że jeszcze coś tam, najpierw to zbierał jakby te dane, teraz je jeszcze będzie analizował chyba, tak? Teraz analizuje pod kątem poprawności. Podejrzewam, że ten program nie przepuści tego dysku jako wiarygodnego dysku docelowego, bo ten dysk jest tak zniszczony, że no dziwne to będzie, jeżeli go puści. No ale wiecie, jak wygląda tworzenie tej kopii, tak, to jest najważniejsze. To po prostu tak w ramach testu. Tak, po prostu chcę, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda i jakie te etapy są, no bo problem z programami do kopii zapasowej jest taki, że te kopie jednak tworzą się określoną ilość czasu i pokazywanie tego na antenie jest cokolwiek... Jest to, powiedzmy sobie szczerze, nudne, tak? Siedzenie i wpatrywanie się w okienko paska postępu. No, półtorej godziny. Aż... O! Możemy do niej zrobić, ten przycisk jest wygaszony, completion options. No właśnie, szkoda, że nie można ustawić, żeby on tylko dane skopiował, bo tak to by się nam to udało. Bo ten dysk ma ile tam zajęte, te dane moje. No właśnie, tam niewiele co jest zajęte na tym dysku. No ale niestety, jak widać, to nie tym razem. Program tworzy cały obraz. Tworzy, nie, tak. Całego dysku. Co jest w sumie dobre no, dla normalnych zastosowań. A co, no mi pozostaje... Anulować te kopie. Katastrofę, że tak powiem. Czyli, że po prostu operacja się nie udała. Jak tam ten obraz dysku, może jego się uda zrobić? 21 minut, tak. No, trochę jeszcze zostało. W sumie sprawdzę, czy to się nie zrobiło, przypadkiem. Czyli pokażę, zamontować kopię i co możemy zrobić z takim zamontowanym obrazem. Program domyślnie tworzy kopie zapasowe w folderze CD na największym z naszych dysków, w moim wypadku to jest D. Program zawsze wybiera największy dysk. W moim przypadku to jest D i wchodzimy sobie do folderu Casper Backups. I tu mamy Casper Restore Point Backup. Mamy w środku folder Manual Backup. I program nam tak fajnie to zrobił, że mamy program skojarzył swój typ z typem Full. Czyli jak sobie idziemy, to mamy typ pole edycji Full. Jak widać, program robi nam jedną bardzo złą rzecz, rzecz, która mi się nie podoba bardzo, czyli jak montujemy sobie obraz, to on otwiera nam wszystkie partycje od razu. I otworzymy sobie po prostu eksplorator. Widać, mamy od E do G partycje. Partycja E to jest partycja, której normalnie nie możemy przeglądać. Teraz przynajmniej nie wiemy, co jest, ale tutaj dla nas nie ma nic ciekawego. Raczej. Czyli to jest po prostu nasz dysk. I spróbuję na przykład uruchomić NVDA, które mam przenośne na tę okazję przygotowaną z tej kopii, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, że... Czy się uruchomi. Czy się uruchomi. NVDA.
trwa to długo, dlatego że się dekompresuje, ale jak widać, ale działa. Działa. Jak uruchomię normalnie z dysku C, to jest tak. To działa, czyli tak, znacznie szybciej. Tak, czyli kopia faktycznie działa, kopia się dekompresuje. Niektórzy z was mogą się zastanawiać, jak odmontować taką kopię, bo to wcale nie jest tak, że sobie klikamy menu kontekstowe i sobie kopię odmontowujemy. Klikamy sobie w Explore Disks w Kasperze. Opowiem o tych opcjach wszystkich i wybieramy sobie opcję Detach. To spowoduje odmontowanie kopii zapasowej. A teraz mamy właśnie otwarty ten eksplorator. Eksplorator naszych dysków. I teraz opowiem o nim w kontekście tego, co możemy tutaj zrobić. Naciśniemy sobie menu kontekstowe na disk 2 destruction, disk 1 destruction, kontekst memu z danymi. I możemy go otworzyć, zmienić jego nazwę. Skopiować ten dysk gdzieś, ale jako że nie mam podłączonego do komputera dysku, który byłby w stanie utrzymać, że tak powiem, zmieścić w sobie ten dysk, to jest to wygaszone. Create image, jako że obraz może być skompresowany, to ta opcja jest dostępna. Create partition, mogę utworzyć partycję na dysku, ale no nie mam wolnego miejsca na tym dysku, więc nie mogę. Erase disk, mogę wyczyścić całkowicie ten dysk. Offline, czyli mogę ten dysk odłączyć, ale w taki sposób, że będę mógł dalej wykonywać na nim pewne operacje, po prostu zmusić system do przestania używania tego dysku. Eject, czyli możemy wysunąć ten dysk. Fix master boot record. No, jeżeli by na przykład nie ładowało się nam to system z tego dysku, na tym dysku akurat nie ma systemu, to można naprawić. No i to jest tyle. Ale ten program ma też, ten Kasper Explorer ma też menu pod altem. No i tu mamy wstążkę. O właśnie, możemy sobie utworzyć taki raport, bo tamte opcje już widzieliście wcześniej w innych częściach programu, więc nie tłumaczyłem ich. Tutaj mamy Create Report. Możemy sobie utworzyć raport nie konfiguracji programu, a konfiguracji wszelkich podłączonych do komputera dysków. No to lepiej tego nie robić teraz, bo to utworzy nam na dysku, który jest aktualnie wybrany przy pomocy strzałki. Tutaj mamy jeszcze menu widok. Tu możemy sobie zobaczyć wszystkie kopie automatyczne, nieważne gdzie one by były. Historia kopii zapasowych, czyli wszystkie kopie chronologicznie poukładane. No i tyle, to jest jeszcze button. Disk 2 selected desk, disk 1, disk 2, disk 1, destruction, ST 2000, DMZ, disk, 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 tak sobie otworzymy taki dysk. Disk 1, destruction, ST 2000, DMZ, disk 1, list, item, SF, faster, że disk, to wtedy będą zbudowyśni. Będziemy mieli listę wszystkich na dysku partycji, jakie są. Ale na dysku pierwszym jest tylko jedna partycja, więc nie będę zbyt wiele to widział.
Więc muszę niestety zamknąć tego, dlatego że nie istnieje możliwość powrotu wcześniej do dysku. Nie wiem dlaczego. Explore disk. Faster 10 do 1 trial explore disk 1 description. ST2000 disk 1 list items. XTP RAM SAND. Faster 10 disk 1 list items. L disk 1 disk 1 disk 2 description. Alt strzałka w lewo działa. Disk 2 description. Zatworzymy sobie ten dysk drugi. Disk 2 description. Disk 2 list items. L 1 outline. Jeden outline. 8 client torrel. Pre XTP bar. XTP bar left client. XTP ribbon tolbar. Navigation tolbar. Ile memu button has to put explore disks. Wier history. Wier tap. Kometa. Ile memu button has client. Tak jak mówię, program najbardziej dostępny jest z JOS-em. Tutaj powinny. Z JOS-em wygląda to w taki sposób, że mamy listę wszystkich partycji, które są na dysku i pod klawiszem kontekstowym możemy sobie usuwać te partycje i zmieniać ich nazwę. Niestety nie istnieje możliwość przesuwania partycji, nie istnieje możliwość zmiany rozmiaru już istniejącej partycji. No i dlatego mówię, że Casper no, do tego zbytnio się nie nadaje. Ale jak widać, takie podstawowe narzędzia dyskowe mamy dostępne. No tak, chociaż w systemie tak naprawdę no, mamy to samo, tak? No, mamy to samo. I to tak. Chyba jednak troszkę lepiej działające, chociaż te narzędzia dyskowe Windows to też nie są jakieś pod względem dostępności bardzo, bardzo wygodne. Ale da się ich używać. Program Casper powstał w roku 1998, kiedy Windows nie miał jeszcze takich tak mocno rozwiniętych tych narzędzi dyskowych. To prawda. Więc podejrzewam, że z tego wynika jakby ich obecność. Program nadal się rozwija, wychodzą cały czas do niego poprawki, łatki, czyli można go używać, no mówię, najbardziej użytkownikom JOS-a ten program się, że tak powiem, powinien przydać, czy ludziom, którzy chcą mieć natychmiastowy dostęp do swoich kopii zapasowych. Dlatego, że tak jak mówiłem, jeżeli sklonujemy sobie w taki sposób dysk, możemy od razu z niego załadować, będziemy mieli wszystko to, co mieliśmy w naszym systemie, czyli jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jeżeli na przykład mamy macierz RAID, czy odpowiednio właśnie w taki sposób skonfigurowane dyski, to mielibyśmy właśnie możliwość takiego korzystania. Natomiast no Arku, ponad 200 zł. Czy ten program jest wart tej ceny? Dla mnie? Nie. Ja wam Państwu go pokazałem tylko po to, żeby pokazać jakąś alternatywę, ale dla mnie ten program nie jest wart 200 zł. Szczególnie, że ta dostępność jest taka, no, jak się uprzesz, to coś zrobisz, natomiast żeby było to bardzo komfortowe, to ja bym tego nie nazwał komfortowym użytkowaniem. No właśnie, w tym problem. I dlatego mówię, no, na program często są jakieś promocje. Często są jakieś promocje, często można go wyhaczyć w jakiejś tańszej cenie, ale nie powiedziałbym, że jest warte 200 zł, chyba że znamy się na używaniu konsoli, wiemy jak używać wiersza poleceń, wiemy jak używać dodatkowo narzędzi do automatyzacji, to wówczas program jest bardzo dobry, dlatego że z poziomu wiersza poleceń możemy zrobić przeczytałem cały podręcznik użytkownika, to naprawdę mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, trzykrotnie więcej niż to, co ja wam byłem w stanie pokazać. Jak rozumiem, jest fajnie skryptowalny. Jest bardzo fajnie skryptowalny, zwraca kody błędów, czyli jak ktoś na przykład lubi sobie tworzyć batche, czy używać jakichś programów do automatyzacji, to no, wtedy ten program ma sens. Ja dalej utrzymuję, że najdostępniejszym programem do kopii zapasowych jest EFW. Tak jak pokazałem, wszystko w tym programie dało się zrobić. To się zgadza. No tu jest gorzej. Gorzej, da się. Da się, ale do wygody. Ale trzeba się pobawić. No z JOS-em na przykład mogę uruchomić chyba JOS-a szybko, powinienem zrobić. Okej. Tak dla porównania. Jasne. To zobaczmy. Main controls. Faster 10, 1.
I tu jest to ładnie czytane. No tak, jeszcze jedna taka rzecz. Pamiętacie, gdzie musiałem z podmyszki, gdzie wybierałem dysk? Też pokażę, jak to z JOS-em wygląda. Tylko może jeszcze raz włączyć Kaspera. Bo ten Kasper ma chyba jakieś w ogóle wsparcie dla JOS-a. Co ciekawe, bo... On zupełnie inaczej się zachowuje. Już teraz nawet nie chcę puścić do złośliwość rzeczy martwych. Nie chcę mnie puścić do triala. Ale w sumie teraz sobie z tym poradzę. Ale tu korzystasz z JOS kursora. Nie z JOS kursora. Nie? Domyślnie się włącza kursor dotykowy w tej aplikacji. A, rozumiem. Ale on się włącza sam. Okej. Także wszystko tutaj jest czytane, ciekawe. A teraz nawet jak wyłączyłem kursor dotykowy i chodzę strzałkami... To czyta, także twórcy zadbali o to, żeby z JOS-em program był dostępny. Jak już tak się bawimy, to sprawdzę jeszcze z NVDA, jeśli pozwolisz. Jasne. Bo mam przenośną wersję. Okej, zobaczmy. Tak, żeby po prostu słuchacze wiedzieli. Tak, żeby było jakieś porównanie, oczywiście. Uruchomiłem NVDA jako administrator, dlatego że wersja przenośna... No niestety. Oj, ale z NVDA jest jeszcze gorzej jak z ZDSR-em, bo... No nie mogę się nawet z myszki dostać. No to rzeczywiście nie wygląda to najciekawiej, natomiast no jeżeli ktoś lubi eksperymentować, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej aplikacji, no to może, bo to nie jest tak, że nie da się nic tu zrobić, natomiast no trzeba wiedzieć co się robi i uważać raczej na to, co rzeczywiście się robi, no bo mogą być z tego jakieś konsekwencje. Nawet z dostępnym programem trzeba uważać. Tak, no to jest zabawa na dysku. Ktoś mi może zarzucić, że pokazuje chłam na audycji. A dlaczego ja chciałem pokazać Kaspera? Chciałem pokazać Kaspera ze względu właśnie na to, że mimo że ten program może nie należy do najdostępniejszych, to ma jedną rzecz, której nie widziałem w innym programie, czyli możliwość tego klonowania dysku i startowania z nich. Ja to sprawdzałem, tylko teraz nie mogę tego pokazać, bo nie mogę wejść z tego drugiego komputera, żeby pokazać, jak nie miałbym po prostu z czego wejść tutaj na audycję, ale działa to startowanie i to jest właśnie taka rzecz, która niektórym może się przydać. Jak ktoś potrzebuje, jakby nie ma czasu na to, żeby przywracać dysk, czy po prostu może sobie na to pozwolić fizycznie, bo ma odpowiednią dużą ilość dysków, no to ten program może się przydać. Ja tak jak mówię, program obsługuje te kody, zwracanie kodów błędu, kodów wyjścia, czyli jeżeli skryptujemy, no to wtedy ten program może się przydać. Tak jest, więc program dla konkretnej grupy użytkowników, nie dla każdego, ale myślę, że warto mieć świadomość, że jest taka aplikacja, co może, z czym mogą być problemy, a jakie są jej zalety. Przypomnijmy, aplikacja Kasper, aplikację prezentował na antenie Tyfloradia specjalnie dla Was Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję Ci, Arku, bardzo za udział w audycji. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.